Witajcie ponownie na SG Silva Rero, nazywam się Szymon Gornowicz i chciałbym jeszcze dokończyć, właściwie rozwinąć nieco ten temat dotyczący samego pancera, pancergenerala. Wcześniej mówiłem, tam było wiele odsłon pierwszej części, ale nie wspomniałem o jednej dosyć istotnej, Allied General, tak? Z medalem, gwiazdą, prawda? Stylistyka falerystyczna zachodnia, amerykańska, z czołgiem Pershing. Z czołgiem Pershing, jeżeli dobrze mi, przepraszam, Sherman później wersji na właśnie medalu. I to była druga z serii po Panzergeneral 1. To jest bardzo ważne, bo to zaczęła się cała właśnie seria gier, słuchajcie, serii generałów, tak zwanych pięć gwiazdek, tak? I to pierwszy był Panzergeneral, potem był Allied General, potem były kolejne Fantasy General, Pacific General i Star General, tak? 5. Panzer, Allied, Pacific, tak dokładnie właściwie powinno być, Fantasy i Star General. Uważany za najsłabszy, bo w kosmosie tak niewielu to w sumie interesowało, ale prezentowałem Wam oryginał tej płyty w poprzednim filmie. O co chodzi? Dlaczego o tym wspominam? To jest ważne, żeby to uściślić, bo Allied General był swego już rodzaju rewolucją, ponieważ Panzer General był wydany w formacie DOS-owym i działał w DOS-ie. Natomiast Allied General był przystosowany do systemu Windows 95, rewolucyjnego w tamtym czasie, stworzony w oparciu o właśnie okna i działał w środowisku Windows 95. I już można było modyfikować rozdzielczość obrazu, to wszystko było takie bardziej praktyczne, oparte właśnie o okienka, o całe środowisko Windowsa i potem powstała kolejna wersja odsłona Panzergenerala w środowisku Windowsa 95, czyli w tym środowisku stworzonym na rzecz Allied Generala. To jest bardzo rzadka wersja, mam tylko kopię tej gry. Jest gdzieś, czasami pojawia się oryginał na rynkach, można dostać, ale jest naprawdę ogromna rzadkość, bo po prostu wrócono do Panzera jako no, początku objawienia serii i jak gdyby sukcesu jak gdyby całej serii, tak, prekursora. I no, udało mi się dzięki życzliwości pewnego niemieckiego gracza z Panzer Ligi uzyskać kopię tej gry, wysłał mi ją po prostu do Polski, wtedy jeszcze byłem w Polsce. I no, niesamowicie się w to grało, to środowisko właśnie Windowsa wtedy no, dosyć dobrze się prezentowało i było takie właśnie praktyczne. Nie? Także ten Allied General, Panzer General, ale o co chodzi? Z czasem pojawi się też Leichte Panzer General, kompletnie nieznana seria, też w środowisku Windowsa, gdzie była możliwość łączenia zniszczonych oddziałów, czyli jak jeden oddział miał 3 punkty siły, drugi 4 i były te same rodzaje, czy na przykład piechota, czy pancerny, w tym samym rodzaju wojsk, to można było je łączyć. Tego nie było rozwiązania w pierwotnym Panzer General. Zupełnie nieznana wersja, mam tą wersję też gdzieś na jakiejś płycie. I kolejna współczesna wersja, Panzer General Forever. Możecie ją ściągnąć za darmo, ma 12 MB lub też wersja większa połączona z modami, modyfikacjami zrobionych przez gracza. Kaiser General, jak Kaiser König General, tak, czyli odniesienie do I wojny światowej, do gracza niemieckiego, gracza austriackiego. Potem tam seria z frontem wschodnim, zachodnim, Rommel General, French General, Allied General właśnie w wersji środowiska Panzergeneral Forever. Jest to połączona gra z serwerem, można grać online, słuchajcie, świetna rozgrywka. Grę można ściągnąć za darmo, wystarczy, że wpiszecie Panzergeneral Forever przeglądarkę i na pewno znajdziecie rzeczony tytuł. Już nie ma potrzeby stosowania różnego rodzaju emulatorów na DOS-a czy na Windows 95, żeby odpalić, włączyć starsze wersje, tylko już jest właśnie ta wersja stworzona i dostosowana do współczesnego środowiska systemu operacyjnego Windows. Panzer General Forever. Można naprawdę grać w nieskończoność. Ten serwer, z tego co wiem, jest dalej aktywny. Gra się naprawdę wyśmienicie. Okno można jakoś tam zminimalizować, dać z boku, równocześnie oglądać jakiś film, słuchać muzyki i z niczym się to nie kłóci. Na nowoczesnych komputerach gra wyśmienicie Windowsie 10, Windowsie 7, Windows Vista i tak dalej. Także to jest takie rozszerzenie, ważna kwestia tutaj do omówienia, uściślenia. Byście wiedzieli, ta gra naprawdę ewoluowała i wciąż ma swoich wiernych wielbicieli
i doczekuje się kolejnych odsłon. No, głównie, jak mówiłem wam, Panzer General 2 szczególnie bardziej, do tej pory są organizowane konkursy i ta gra jest rozwijana. Na Panzer Lidze pojawia się już chyba piąta wersja tej gry. Panzer General 3 praktycznie umarł, już praktycznie w niego nie gra, chociaż też udało mi się ściągnąć świetne mody do tej gry. Czasami też gram dla samego klimatu, przypomnienia sobie lat młodości z roku 1999. No, także tutaj chciałem ten temat wam rozwinąć, uściślić, bo niezbyt dokładnie wam to opowiedziałem właśnie w tej części dotyczącej serii Panzer Generala. Bardzo wam, kochani, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, życzę wszystkim miłego dnia. Nazywam się Szymon Gornowicz, oglądaliście Las Rzeczy, czyli SG Silva Rerum.